Hej. Hej, witamy po roku, odkąd nagraliśmy odcinki o metodzie Wima Hofa. W tym nagraniu dowiecie się, czy nadal stosujemy metodę Wima Hofa, czy zimne prysznice są nadal tak samo zimne dla nas, czy jak zmodyfikowaliśmy metodę oddechową Wima Hofa oraz... Jakie korzyści widzimy i czy planujemy stosować metodę Wima Hofa w przyszłości. Oraz jeszcze powiem o ciekawostce, która dotyczy hipoksji i Nagrody Nobla. O, będzie się działo w tym odcinku. Zapraszamy. Zapraszamy. Czy dalej stosujemy metodę Wima Hofa? Tak, stosujemy nadal metodę Wima Hofa. Ja stosuję metodę Wima Hofa, ponieważ przynosi mi ona bardzo dużo korzyści. Szczególnie z rana, gdy jestem jeszcze zaspany, pomaga mi się rozbudzić, nabrać energii, świeżości, oczyścić umysł i zacząć generalnie dobry dzień. Jest to część naszego porannego rytuału po pobudce. Tak, robimy razem oddechy, a później już osobno zimne prysznice. Czy nadal zimne prysznice są tak samo zimne, jak były na początku dla nas? Oj, na początku były one strasznie zimne i 30 sekund zimnego prysznica to była po prostu aż nie do wytrzymania. Teraz na szczęście się to zmieniło, skóra jakby bardziej się do tego przyzwyczaiła, czy układ krążenia. I oczywiście zimą, tak jak teraz, te zimne prysznice są zdecydowanie bardziej zimniejsze niż latem. Ale ja widzę bardzo dużo pozytywnych efektów po takim prysznicu i dlatego dalej go stosuję i jest już on mniej zimniejszy niż kiedyś na początku. Tak, teraz to nawet mi sobie ciężko wyobrazić poranek bez zimnego prysznica. To jest taki pozytywny impuls. Zimne prysznice super pobudzają i do tego powodują to, że po prostu się przestaje boleć głowa, czy nie ma problemów na przykład z ciężkimi nogami, a ja na przykład takie miałam wcześniej, więc motywuje mnie to, żeby dalej to kontynuować. Zimne prysznice może nadal nie są mega przyjemne i są zimne na tyle, żeby nie sprawiało to przyjemności na samym początku, gdy się zaczyna brać zimny prysznic, ale efekty są na tyle dobre, korzystne i przyjemne w dłuższej perspektywie czasu, że warto je brać. Jak teraz wygląda sesja oddechowa? Czy coś zmieniłeś? Z grubsza sesja oddechowa wygląda u nas tak samo, czyli bierzemy głębokie oddechy, później wstrzymujemy powietrze na wydechu, później bierzemy wdech, zaciskamy mięśnie i wypuszczamy. No i kolejna runda. Więc z grubsza wiele się nie zmieniło, ale drobne zmiany jednak zaszły. Ponieważ cały czas interesujemy się rozwojem i usprawnieniami. Uczestniczymy też w innych warsztatach i wypróbowujemy różne metody, więc aktualnie troszkę zmieniłem formę brania tych 30 oddechów i zainspirowałem się troszkę inną metodą. Czyli w skrócie wygląda to tak, że nie biorę 30 równych oddechów, tylko jakby na początku biorę głębsze oddechy, a później przyspieszam i biorę te oddechy szybsze. Zauważyłem, że jest to dla mnie bardziej efektywne. Może opowiemy więcej o tej metodzie w innym filmiku w przyszłości. Czy nadal oddycha nam się tak samo łatwo, trudno jak na początku? Oj, mi zdecydowanie oddycha się łatwiej niż kiedyś, ponieważ na początku te ćwiczenia i te oddechy były dla mnie dość dużym wysiłkiem, żeby tak dużo tych oddechów brać, czy potem tak szybko. A teraz oczywiście, no dalej to jest jednak jakiś wysiłek, ale jest dla mnie dużo łatwiej brać takie głębsze oddechy. Coś się we mnie zmieniło chyba w moich płucach, po prostu może ta pojemność w jakiś sposób się zwiększyła, czy to, że mi to przychodzi po prostu łatwiej. Tak, jest zdecydowanie łatwiej i przyjemniej teraz brać te oddechy niż na początku. Chociaż oczywiście to też wymaga zaangażowania i silnej woli. Nawet teraz, tak, bo jest to w jakiś sposób wysiłek. Ostatnio udało mi się kupić opaskę, która ma możliwość mierzenia natlenienia krwi. A jest to jeden ze współczynników, które Wim Hof pokazywał, że można mierzyć podczas stosowania jego metody. Jest to współczynnik, który mówi nam, ile
tlenu jest w naszej krwi, jak natleniona nasza jest krew. Jeżeli generalnie nasze natlenienie krwi jest poniżej 90%, to jest to oznaka, że jest coś nie w porządku. Jednak podczas stosowania metody, gdy jesteśmy na bezdechu, ten poziom natlenienia krwi może spaść do bardzo niskich poziomów. Już nie pamiętam, ile to było Wim Hofa, ale toś... Chyba 30, to już chyba oznaczało, że Wim Hof nie żyje. No ja sobie zmierzyłem ostatnio i mi wyszło około 70%. Jeszcze będę eksperymentował, może mi się uda dojść do niższych wartości. Pokaż jeszcze opaskę. Tak, opaska jest mniej więcej taka. Jest za 150 zł, także nieduża inwestycja. Przy okazji też ostatnio widziałem artykuł, który był na temat hypoxii, czyli to jest stan, w którym nasze komórki otrzymują zbyt mało tlenu. A wiąże się to z tym, że przede wszystkim w naszej krwi jest za mało tlenu. Czyli to jest stan, do którego dochodzimy właśnie na bezdechu. Jednak okazało się, że ten stan przy takim kontrolowanym ćwiczeniu ma też bardzo pozytywne efekty. I w dużej mierze właśnie te efekty, które uzyskujemy w metodzie Wima Hofa, właśnie wiążą się z tym stanem hypoksji. Wydaje się to przełomowe odkrycie, ponieważ osoby, które to odkryły, dostały Nagrodę Nobla. Tak, jeżeli chodzi o to, czy zamierzamy dalej stosować metodę Wima Hofa, to tak, jak najbardziej, ponieważ widzimy bardzo dużo korzyści. Między innymi to, że mamy większą odporność na zimno, mamy więcej energii, jesteśmy zdrowsi. No i te zimne prysznice też powodują to, że po prostu bardziej się pobudzamy, lepiej przepływa w nas krążenie i ogólnie cały organizm jest bardziej wydajny. Tak, zdecydowanie. Ciężko mi teraz sobie wyobrazić, że miałbym nie brać zimnych prysznicy, czy nie robić sesji oddechowych, ponieważ widzę, jak dużo dobrych korzyści przynoszą mi w codziennym życiu. Także po roku mniej więcej ukończenia kursu online, z którego zdawaliśmy relację w tamtym roku. Jeżeli nie oglądaliście naszej relacji, to możecie ją sobie obejrzeć, ponieważ jest na YouTubie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie w komentarzach, a jeżeli ten filmik był dla Was przydatny, to polubcie, może udostępnijcie, a na pewno zasubskrybujcie nasz kanał.